Magda Linette kontynuuje swoją imponującą formę na turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka potrzebowała zaledwie pół godziny, aby pokonać swoją rywalkę i awansować do kolejnej rundy. W meczu jednej 8 finału Linette zmierzyła się z rozstawioną z numerem 8, Darią Kasatkiną, wygrywając pewnie 6-2 i 6-3. Linette, która zajmuje w rankingu WTA 45 miejsce, od początku dominowała na korcie. Wcześniej pokonała rozstawioną z numerem 11 Ludmiłem Samsonową, co również było dużym osiągnięciem. Magdalena Frank odniosła spektakularne zwycięstwo w turnieju WTA 1000 w Wuhan, pokonując Amerykankę Emmę Navarro, ósmą rakietę świata. To pierwsze w karierze zwycięstwo Polki nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA. To historyczne zwycięstwo otwiera nowe możliwości przed Magdaleną Fręch, która awansowała do jednej ósmej finału turnieju w Wuhan. Kolejną rywalką Polki będzie Brazylijka Beatriz Hadat Maja.